Lewica to kolejne ugrupowanie, które przedstawiło swoich kandydatów w wyborach do Sejmu w okręgu 36 kalisko-leszczyńskim. Radny Tomasz Mikołajczak interpelował w sprawie prawidłowego rozwieszania banerów wyborczych. Od poniedziałku wjazd na aleję Jana Pawła II z ulicy Dąbrowskiego będzie niemożliwy. Zostanie za to otwarty wyjazd w prawo z ulicy Korcza. Tradycyjnie podczas pierwszego dnia Pucharu Leszna po popołudniowych lotach odbył się nocny pokaz balonów. 20 września w Teatrze na Woli w Warszawie odbędzie się polska prapremiera sztuki Mojsesa Kaufmana, projekt Laramie w reżyserii Michała Gielety. Przygotowuje ją były zespół artystyczny Teatru Miejskiego w Lesznie. Rzecz o zamordowaniu amerykańskiego studenta z powodu jego homoseksualizmu. Spektakl promują znani artyści. Przez trzy kolejne soboty, zaczynając od najbliższej, w Lesznie będzie prowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Odpady należy wystawić w wyznaczonym dniu przed posesję, najpóźniej do godziny 6 rano. Polskie nowele będą czytane w trakcie 8 edycji Narodowego Czytania. Biblioteka Ratuszowa zaprasza na godzinę 16, 7 września. Przed nami kolejna odsłona corocznej imprezy pod hasłem Powrót Króla, tym razem w klimacie słonecznej Italii. Kto w niedzielę pojawi się na leszczyńskim rynku, na pewno nie będzie żałował. Imprezę o godzinie 16 rozpocznie barwny królewski korowód. Polskie nowele będą czytane podczas 8 akcji Narodowego Czytania w Śmiglu 7 września o godzinie 16 w Amfiteatrze koło Centrum Kultury.